Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. Tym razem powiem kilka słów o komiksie X-Men, punkty zwrotne, masakra mutantów. Komiks ten wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej w Bibliotece Głównej przy ulicy Słowackiego w Bielsku-Białej. Natomiast jest to komiks oczywiście wydany przez Egmont w twardej oprawie jako Marvel Classic. W tej linii wydawniczej tutaj mamy grzbiecik, tu mamy tył. I z tyłu na okładce mamy okładki wcześniejszych tomów. Jeżeli chodzi o te trzy historie, czyli Kompleks Mesjasza, Wojna Mesjasza i Powtórne Przyjście, recenzje znajdziecie na moim kanale. Teraz zajmujemy się Masakrą Mutantów i wkrótce w 2023 roku będzie Upadek Mutantów. Co to są te punkty zwrotne? Punkty zwrotne to jest bardzo specyficzna linia wydawnicza, gdzie skupia się na jakichś eventach, wydarzeniach dotyczących mutantów, takich kluczowych, ważnych, mających znaczenie dla takiej ciągłości fabularnej. Są wyrwane troszeczkę z kontekstu, bo chociażby cała ta trylogia Mesjasza oparła się o wydarzeniach po Root M i po tym jak Wanda, czyli Scarlet Witch, rzuciła zaklęcie, które wyeliminował gen mutantów. I cała ta trylogia Mesjasza była związana z powtórnym przejściem, narodzinami pierwszego mutanta od bardzo dawna. Co do Masakry Mutantów, to jest taki troszeczkę komiks zbiór z różnych serii. Bo mamy tak, po pierwsze Uncanny X-Men od 210 do 214, X-Factor od 9 do 11, jeden numer Nowych Mutantów, dwa numery Thora, numer jeden Powerpacka i nawet się zaczepił jeden numer Daredevila. Więc mamy tutaj lata 80., jeżeli dobrze kojarzę, 80. lub 90., raczej 80. i idziemy po kolei historią. Jesteśmy wyrwani w środek akcji różnych wydarzeń. Bardzo ważny jest taki wstęp, który nam troszeczkę przybliża tą sytuację, czyli jaki jest status X-Factor, kto w tej chwili jest w X-Menach, czym zajmował się Thor, kim są... Może nie tyle kim są, ale gdzie byli Powerpack i tak dalej. Jest to z uwagi na charakter tego komiksu, no to jest tak, jesteśmy rzuceni od razu w środek akcji. Na przykład tutaj mamy problemy Dazzler, która jest bohaterką troszeczkę mi znaną, ale nie czytałem wszystkich przygód z nią związanym. Tutaj mamy motywy związane chociażby z... No z tym zamieszaniem. Po pierwsze, mutanci jak zwykle mają podgórkę. Takie najważniejsza rzecz. Po drugie, mamy tutaj takie różne grupy, którzy polują na mutantach. Po pierwsze, te Freedom Force, czyli oddział rządowy, który zajmuje się oficjalnie łapaniem mutantów. Po drugie, dziwna wersja X-Factor, czyli pierwszych studentów Xaviera, którzy działają jakby podwójnie. Jako jedna akcja to właśnie łapią tych mutantów. Teoretycznie, a później się przebierałem, zamieniałem się w eksterminatorów, by ich ratować. Takie troszeczkę pokręcone. Mamy Marudersów, którzy polują na mutantów. No i mamy taką kłopotliwą sytuację. Najważniejsza rzecz jest taka, że oprócz tej grupy mutantów, którzy wyglądają w miarę normalnie, nazwijmy to tak, bardzo podobnie do ludzi, mają moce opanowane i w ogóle, czy wyćwiczone, jest jeszcze grupa tak zwanych Morlocków. Oni mieszkają w tunelach, w kanałach pod Nowym Jorkiem. Jest ich bardzo dużo i tworzą taką swoją zamkniętą społeczność. I cała ta tytułowa masakra opiera się właśnie na tym, że jest atak na tych Morlocków. W tym okresie, gdy ten komiks był publikowany, wydawany, przywódcą Morlocków zarówno oraz X-Menów była Storm. Więc czuję się w pewnym sensie odpowiedzialna i są próbowane jakieś akcje ratunkowe. Jest bardzo dużo starć, różnych wydarzeń. Część rzeczy zapowiada kolejne opowieści, bo to nie jest tak, że mamy wszystko zamknięte w tej jednej historii. Mamy troszeczkę właśnie przygód Thora, który akurat przypadkiem się w to wplątuje. Mamy tutaj właśnie starcie z Sabretoothem. Ogólnie rzecz biorąc, dzieje się bardzo dużo. Czuć takie zagrożenie i taką w pewnym sensie bezsilność, bo bardzo dużo nagle jest rannych, którym trzeba pomóc. Starcie z przeciwnikami, którzy są coraz mocni, bezwzględni. No nie jest to łatwe wydarzenie.
Do tego pochodzą jeszcze parę takich motywów, bym powiedział, ciekawych, osobistych. Chociażby tutaj motyw z X-Factor, czy X-Terminators, czyli tymi oryginalnymi studentami Charlesa Xaviera. Oni mają no, spore zamieszanie. Tutaj mamy na przykład jeszcze problemy, nazwijmy to, z Psylocke, która niedawno dołączyła do drużyny, czy próbuje dołączyć do drużyny. Znaczy, jest wiele wątków. Można się w nich gubić, niestety. Co oznacza, że ten komiks jako pierwszy komiks, jakby ktoś chciał przeczytać o mutantach, się absolutnie do tego nie nadaje. Mamy tutaj za dużo postaci, o których nic nie wiemy, o których zależnościach nic nie wiemy. Do tego, jak to, co powiedziałem na początku, wchodzimy w środki serii. I czytając tylko ten tom, na przykład mnie zaciekawiło, co było dalej z Thorem. Bo ten wątek mnie zaciekawił, co było wcześniej, później. Ten tom dotyczy tylko i wyłącznie tego zamieszania z tym polowaniem na mutantów, szczególnie na tych Morlocków w kanałach. Tutaj Daredevil też ma wątek, który pochodzi z innej serii w ogóle. Znaczy nie tyle z innej serii, z jego serii. Jest nawiązanie do wydarzeń wcześniejszych z Daredevila. Ja je znam, bo już przeczytałem. Natomiast ktoś, kto nie czytał Daredevila, mógłby się zastanawiać, o co w ogóle chodzi. Parpak jest tą grupą nic praktycznie nieznaną i też nie wiem, co było dalej do końca, co było wcześniej. To jest niestety największa wada tych punktów zwrotnych, że one mają, przedstawiają te wielkie wydarzenia kluczowe, bo to, co tu się wydarzyło w tym komiksie, rzutuje na przyszłość X-Menów na wiele, wiele lat. To nie jest wydarzenie bez znaczenia. Ale cały ten problem, to wyrywanie z kontekstu, bardzo zmniejsza przystępność tego komiksu. Komu go mogę polecić? Przede wszystkim fanom X-Menów, którzy ich znają, dużo czytali, fanom TMS-ami, którzy kojarzą te wydarzenia, kojarzą tą inkarnację X-Menów wcześniejszą i pewne luki im się pozalepiają. Natomiast jeżeli nie jesteś fanem komiksów zbiorowych, nie jesteś fanem eventów, to czy tam wydarzeń, to jest komiks niestety nie dla ciebie. Bo będzie dużo się działo, dużo postaci, nie do końca są powiązanych. Cóż, jest to jeden wielki świat i te postacie mogą przenikać między sobą. Wcale nie jest powiedziane, że jak Thor wróci na Ziemię i natknie się na jakieś dziejące się rzeczy, nie będzie interweniował. Analogicznie z Daredevilem. Jak się to będzie działo w Hell's Kitchen, to też będzie jego dotyczyć. Specyficzny komiks. Trudny do oceny, trudny do jednoznacznej opinii. Konkretnie dla fanów. Dla fanów, mutantów, którzy chcą poznać te wszystkie kluczowe eventy, kluczowe wydarzenia, które się wydarzyły. I dla takiej osoby będzie się dobrze bawić. Ja się bawiłem średnio, momentami bardzo dobrze, momentami słabo. I z uwagi na formułę nie do końca mi to pasuje, bo wolałbym mieć to po kolei. Jak ostatnio na przykład mówiłem, że Epic Spider-Mana mi się świetnie czyta, bo mam po kolei wszystkie wydarzenia. I tutaj też bym wolał wiedzieć, co się wcześniej wydarzyło w Uncanny X-Men i co się działo dalej w Uncanny X-Men, a niekoniecznie sam ten event. Ale cóż, taka formuła ma swoje plusy i minusy. Napiszcie mi w komentarzach, czy znacie ten komiks, czy w ogóle lubicie tą formułę wydawania tych wydarzeń właśnie w formie takich punktów zwrotnych. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.